6, jest za kwadrans, północ, 2 stopnie Celsjusza, czyli strasznie zimno. Za 15 minut będzie się polska premiera iPhone 6 i 6 Plus. Jak widzimy, jest już kolejka. Idziemy zapytać, co tam się dzieje. Chodźcie. Cześć, powiedzcie mi, co tu się dzieje, czemu tutaj stoicie? Po najnowszego iPhone'a. Chcecie kupić, to tylko pomacać. Oczywiście, że kupujemy. Co tu się dzieje, powiedzcie? Premiera iPhone'a 6. Jakiś telefon rzuci. Kupujecie, czy... Mamy już. Czy bardzo zimno jest? Strasznie. Od której stoisz? Godzinę. Godzinę, to nie tak źle chyba. Po co stoisz właściwie? Bo po jakiegoś Samsunga. Właśnie S5 słyszałem, że rozdają tanie dzisiaj. Super. Przepraszam? Chciałem zapytać, dlaczego kupujecie najnowszego Samsunga? Co? No po to stoicie, nie? Tutaj Samsungi najnowsze sprzedają. I tak. Nie, po iPhone'a? No nie wiem, no. Lubimy. Lubicie iPhone'a. A to zgaduję, że macie już teraz iPhone'a i robicie upgrade na nowszego. Tak, dokładnie tak. Witamy Państwa na premierze iPhone 6 i 6 Plus. Jest to polska premiera w dniu 24 października, długo oczekiwana. Jak Państwo widzicie, te osoby wszystkie, które tutaj stoją, są zainteresowane kupnem nowego telefonu, tak długo wyczekiwanego przez wszystkich, w końcu w Polsce. Wygląda na to, że jesteś pierwszą osobą, która kupiła 6 Plusa w Polsce, w polskiej dystrybucji. Powiedz, jak się czujesz. Cudownie. Nie no, normalnie. Nic takiego nadzwyczajnego. Dlaczego używasz telefonów tej marki? No bo są najlepsze po prostu. A miałeś kiedyś coś z Androidem? Miałeś okazję się... Nigdy nie zamierzam mieć i nie wyobrażam sobie tego. Nie po prostu... męczyć w życiu. Używasz tego, pasuje ci, dlatego po co coś zmieniać, jak jest okej. Okay. Dokładnie. Właśnie mamy nowego iPhone'a w łapach. Spoko, no wydaje się bardzo solidny. Jest trochę większy od poprzednika. Chodzi szybko. Przynajmniej tak się wydaje. Możemy zrobić test zginania, póki nie patrzą na nas pracownicy. A przy normalnym użytkowaniu nie sądzę, żeby to się zginało.